Jestem przekonany, że to będzie absolutnie rekordowa garza dla Kamila Szeremety. Jakoś sobie ciężko mi wyobrazić, żeby Bogdan Tomaszewski czy Włodzimierz Szeranowicz zajmował się walkami na gołe pięści. Pytanie, gdzie jest dzisiaj? Po długiej przerwie, po jednak ciężkiej, bardzo trudnej, nawet nie walce, ale bójce w ringu, gdzie niestety Krzysiek był ofiarą. Krzysztof Głowacki, walka z Lorenzem Okoli w ogródku u Ediego Herna, czy później? To jest strasznie trudny temat. Jesteśmy wszyscy wściekli. Ja domyślam się, że pewnie najbardziej Krzysiek Głowacki i Kamil Szeremeta. No bo ile można czekać? Najpierw się czekało, bo coś tam. Szczególnie, że Kamil Szeremeta teoretycznie datę w styczniu telewizyjną miał i tak naprawdę można było walczyć. Już nie pamiętam, początek chyba stycznia. No z jakichś tam przyczyn, nazwijmy to kontraktowych, to się przesunęło. No i wdepnęliśmy w tą pandemię, której nikt nie był w stanie przewidzieć. No to nie jest wina zawodników, to jest cały świat stanął. Natomiast no, myślę, że ich szczególnie to boli, bo są na tym stand-by, czekają na datę, tej daty dalej nie ma. Mówiło się początek lipca, początek sierpnia, teraz porozmawiałem dwa dni temu, to się mówi przełom z sierpnia z września, może Głowki z Szymetą. Jeśli chodzi o Krzysia Głowackiego, to jeszcze w ogóle daty nie ma. Ja jestem w kontakcie z Eddie Hernem, on o tej walce oczywiście pamięta, chce tą walkę zrobić. Natomiast no, czekamy. Ta niepewność, to nieznanie daty, nawet odleglejszej, ale ustalonej, to jest strasznie deprymujące i dla sztabu trenerskiego i dla samych pięściarzy. A dla mnie też, bo bardzo chciałbym zawodnikom odpowiedzieć, chłopaki, szanuję was, podaję wam datę oczywiście, żebyście poukładali sobie cały kalendarz. Tylko ja tej daty nie znam po prostu. Może był jakiś taki zgrzyt ostatnio, że Krzysiek Głowacki skarżył się w wywiadzie z nami właśnie, że nie ma od ciebie telefonu, no ale chyba to też nie ty o tym wszystkim decydujesz, to jest wszystko takie zapętlone, wielostopniowe. To znaczy, nawet już nie pamiętam takiej sytuacji, natomiast po pierwsze oczywiście, że tą walkę zorganizować Eddie Hearn, po drugie z Krzysiem Głowackim ze dwa dni temu SMS-owałem, widzieliśmy się, z 10 dni temu się widzieliśmy na imprezie w Blachach Pruszyński, naszego wieloletniego sponsora. Nie, no kontakt mamy, no może nieco drugi dzień, jesteśmy jakby kolegami, no współpracujemy, szanujemy się. Natomiast oczywistym, że jak tylko coś wiem, to natychmiast przekazuję albo ja, albo Jacek Szylongowski i tyle. No niestety bardzo bym chciał, ale to jest też trochę cena, którą Krzysiek Głowacki czy Kamil Szeremeta płacą za to, że boksują z zawodnikami, którzy w swoich krajach, że tak powiem, generują większe dużo środki. I gdyby, żartuję teraz sobie, gdyby Krzysiek Głowacki był zawodnikiem przeciętnym, to by co miesiąc boksować czy tam na jakiejś salce, czy w jakimś hotelu z jakimiś przeciętnymi zawodnikami. Natomiast to mówimy nie o takich ambicjach, nie o takich pieniądzach. Nie tęsknisz do takich czasów, gdzie tutaj przyjeżdżały gwiazdy światowego boksu i walki mistrzostw świata odbywały się w Polsce? No przyznam szczerze, że to były nieprawdopodobne chwile. Pierwsze przetargi z Donkingiem, które pamiętam wygrałem. Już nie pamiętam kwotą, chyba 777 tysięcy dolarów, 777, jakaś taka równa kwota była. Potem był rewanż. No, miałem wrażenie, że robimy coś historycznego. I to mogło właśnie zostać pociągnięte przez ten system, który miał być w grupie Polsat, Pay Per View i Gale normalnych. Myślę, że naprawdę wszystkie klocki były na swoim miejscu i była szansa naprawdę zrobić duże, fajne rzeczy. No, bardzo, bardzo mnie to boli. Że tak się nie stało, ponieważ tak jak mówię, no, tamten system pozwalał na to, żeby dwa razy w roku była gala o potężnym budżecie. Ja mi się przypomniało, bo takiego tweeta popełniłeś chyba przedwczoraj, że nie po to zaczynałeś boks, żeby robić teraz galę dla mojej publiczności, coś takiego, tak? No. Jakaś taka tęsknota za wielkim boksem przelewała się z tego. No, tęsknota jest za większym sportem, tęsknota jest za atmosferą przy ringu, tęsknota jest za własnymi adrenaliną, którą przeżywałem przy tych wielkich walkach. Szczególnie sobie teraz z braku laku obejrzałem kilka razy walki Krzysia Wudarczyka szczególnie. W Australii to po prostu emocje były coś cudownego, czy Szczakijewem w Moskwie na przykład. No i bardzo mi tego brakuje, ponieważ po pierwsze nie bardzo widać następców tych zawodników, bo jestem praktycznie w tej chwili na bieżąco, jeśli chodzi o boks olimpijski, jest praktycznie jeden zawodnik, który nas interesuje. To tak troszkę człowiek się zastanawia, co dalej, bo oczywiście myśmy do tej pory z niczego, przepraszam, tak brzydko powiem, czy z nikogo robiliśmy kandydatów na mistrzów i mistrzów i za kolosalne pieniądze, kolosalną pracę sztabu trenerskiego i pewnie dalej to będziemy robić, natomiast to jest to coraz trudniejsze, coraz mniej wdzięczne, a z drugiej strony oczekiwania kibiców są specyficzne, bo już tak młodsi kibice nie do końca pamiętają najlepsze walki Krzyśka Wodarczyka, pamiętają to Węgrów, którzy do nas na galę przyjeżdżali, tam jakieś takie mądrości są co jakiś czas pisane. I no, no nie ma jakiejś takiej pozytywnej atmosfery w tej chwili. I to też myślę, że w tym boksie nie ma pozytywnej atmosfery, to jest też prezent i spadek po naszym poprzednim partnerze telewizyjnym, dokładnie szefie kanału sportowego.
Ale zobacz, i Głowacki, i Włodarczyk to nie były gwiazdy ringów amatorskich, a osiągnęli dużo na zawodowstwie. To pokazuje, że rzeczywiście Knockout Promotion, jak bardzo, bardzo chce i się bardzo przyłożymy wszyscy, to my potrafimy, jako jedyna polska grupa w historii boksu w ogóle polskiego zawodowego, rzeczywiście z zawodników, którzy nawet nie byli mistrzami Polski, bo przynajmniej Krzysiek Włodarczyk był wicemistrzem Polski seniorów, przegrał z Bartnikiem w Płońsku, no doprowadzić po pierwsze do wielkiej walki, nawet niektóre z tych walk wygrywać. To jest ogromna, heroiczna praca, kilkanaście lat pracy i potężnych inwestycji. Natomiast no, ja jestem z tego dumny, tego nam nikt nie zabierze. Ani trenerowi wcześniej Zbyszkowi Raubu, a potem oczywiście już w tym najważniejszym momencie naszej grupy trenerowi Łapinowi, że właśnie nie z Łomanczenki zrobiliśmy mistrza świata, tylko z wicemistrza Polski seniorów zrobiliśmy mistrza świata. I to są wielkie dokonania, to jest fundament tego, że boks przez ostatnie kilkanaście lat jest w Polsce popularny. Może to jest pomysł jakiś na te gwiazdy w polskim boksie zawodowym, żeby nie dawać im boksować na amatorskie, zresztą boksu amatorskie prawie nie ma w Polsce. Tylko wcześniej brać się gdzieś tam, wynajdować i budować już w gymie zawodowym. Zdecydowanie tak chcemy, tylko że nie bardzo widzimy kandydatów, nawet już na poziomie juniorskim jest problem. Ja myślę, że akurat w MMA w jednej dziedzinie rzeczywiście z nas konkurencją i rzeczywiście dużym zagrożeniem, że przyciągnęło dużo do siebie, do tych szkółek, dziesiątków sekcji, dziesiątków gymów, dużo trudnej młodzieży, charakternych chłopaków. No bo to jest bardziej się kojarzy z walką uliczną i ci, którzy kiedyś chodzili na bok, żeby umieć, że tak powiem, pokazać swoją męskość w różnych sytuacjach, a część z nich wychodzili zawodnicy, no to teraz rzeczywiście trafiają do tych szkółek czy sekcji MMA. I to jest obszar, w którym rzeczywiście widać, no niestety ściśnięcie nas przez kolegów z MMA. Aga, walki na gołe pięści, ostatnia taka impreza, co o tym sądzisz? Mam bardzo mieszane uczucia, tak, bo to jest kwestia oczywiście słowa definicji sportu. Jeżeli to jest rywalizacja dwóch ludzi, no to możemy pluć na odległość, to też będzie sport, tak? Ja myślę, że jest miejsce na rynku dla wszelkie możliwe zawody. Bez złośliwości, ale szczerze muszę powiedzieć, trochę się dziwię, że akurat Mateusz Borek się za to wziął, bo ja przypominam, że Mateusza jako dziennikarza sportowego naprawdę absolutnie bardzo wysoko cenię. Jakoś sobie ciężko mi wyobrazić, żeby Bogdan Tomaszewski nie wiem, czy Włodzimierz Szalanowicz zajmował się walkami na gołe pięści facetów w jakiejś małej klatce, ale z drugiej strony czasy się zmieniają. To jest moja prywatna opinia. Natomiast z całą pewnością nie widziałem tego wydarzenia ani tej drugiej grupy. Jedna jest Wotora, a druga Gromda, tak? Mhm. Wiem, że w Stanach jest to takie przez kontrowersje, no jakoś gusty kibiców idą coraz dalej, coraz bardziej chcemy brutalności. W Stanach zupełnie nie są jakieś tam próby, składane oferty wielomilionowe, dla wielkich nazwisk wiadomo, że nikt nie przyjmie, ale gdzieś się zabiera głos w mediach i tak dalej. Ja myślę, że są ograniczone kilkoma rzeczami. Po pierwsze, ja bym nigdy nie chciał organizować dyscypliny, w której no, kariera będzie trwała krótka, będzie mało aktywna, ponieważ będą rozbijane ręce. Tak słyszałem, że to się niszczą bardzo ręce. Po drugie, no, zdaje się, że bardzo mocno są, tak powiem, eksponowane grupy kibiców, z którymi nie do końca chciałbym, żeby w sporcie chciałbym współpracować. No, nie jest jakby mój świat, natomiast w żaden sposób mi to nie przeszkadza. Nie chciałbym, tylko się dziwię niektórym ludziom z boksu, że tak twarz pokazywali przy tym wydarzeniu, bo to zresztą też świadczy o mega inteligencji organizatorów Gromdy. Ja też to zauważyłem, jak widać nie ja jeden, jak świetnie panowie z KSW zaczęli docierać, powiększać swoje jakby zasięgi. Mianowicie organizowali w różny sposób, zapraszali, być może z niektórymi się rozliczali, gwiazdy, nie wiem, celebrytów z seriali, z piosenkarzy i tak dalej, podstawiali kamerę, co sądzisz o tej walce. I każdy z tych celebrytów ma jakieś swoje grono, czy to swój Instagram, czy Facebook, czy coś i nagle się docierało do zupełnie nowych obszarów. Tutaj naturalnym jest, że twarze znane z boksu zostały użyte. Dużo taniej jest zaprosić znane twarze komentatorów niż jakiegoś bardzo znanego zawodnika, tak? A wynik jest ten sam, a może i lepszy. Natomiast troszkę się dziwię, że ludzie, którzy no, czy inaczej, może się robię staroświecki, bo jestem w średnim wieku, ale myślę, że gdybym był na dorobku, z dorobkiem dziennikarzem, to najpierw bym chciał zobaczyć, jak to się będzie rozwijało, dopiero potem występować w takim programie. Ale masz tutaj na myśli Janusza Pinderę, czy Edwarda Durdę w zielonych włosach? Ja szczerze mówiąc nie chciałbym się odnosić jakby do nazwisk, bo to chyba nie wiem, kto znaczy. Ja mówię ogólnie jako zjawisko, no bo z całą pewnością tu chyba się wszyscy zgodzą, że w kategoriach sportu tego typu imprezy są przynajmniej na starcie bardzo kontrowersyjne. Może się przyjmą, może rzeczywiście powstaną jakieś trochę reguły, że jednak jakieś rękawice będą, żeby ochraniać ręce i tak dalej. No, ciężko powiedzieć. No, na pewno na początku się przyjrzał, a dopiero potem ewentualnie brał w tym udział.
Ja w ogóle twoje teraz relacje z Mateuszem Borkiem? Wcześniej to była taka szorstka przyjaźń, teraz to wszystko jest bardziej wrogie, rywalizacja weszła między wami, bo na Twitterze było gorąco swego czasu, a teraz chyba już raczej się omijacie. Ja przyznam szczerze, że no, trochę też jak się zakończyła sprawa polsatowska, to znaczy współpraca Mateusza z Polsatem, to też jakby to trochę wszystko mniejsze temperatury ma. Kontaktu nie mamy żadnego. Jak to w relacjach ludzkich bywa, zawsze z biegiem czasu emocje gdzieś tam się wystudzają. Trochę jestem zaskoczony tą akcją z Łukaszem Różajskim. Przypomniało mi się, że tak powiem, że reguły są jakby z rękawic, tak? I tyle, no. Jeszcze o Kamila Szeremeta zapytam, bo pytam o Głowackiego przy okazji Kamila Szeremeta. Ty wierzysz, że Kamil jest w stanie wygrać z Gołowkinem? No, z całą pewnością, gdybym powiedział, że widzę w Kamilu Szeremeta w Szeremecie faworyta, no to zostałbym wyśmiany i pewnie słusznie. Natomiast wiem, że sport jest miejscem, gdzie właśnie na wielkie sukcesy czasami trzeba liczyć. Zdarzają się duże niespodzianki, a taką na pewno byłoby zwycięstwo Kamila Szeremety. Z drugiej strony Kamil Szeremeta jest w tym wieku, że już lepszy prawdopodobnie nie będzie. Ma rodzinę, ma zobowiązania. Trzeba zawsze pamiętać, że oprócz ambicji wielkich sportowych, kariera sportowców trwa krótko, muszą próbować także w sferze finansowej osiągnąć jak najwięcej, póki mają zdrowie, póki mają formę. I ta walka z całą pewnością pod kątem finansowym, o ile się warunki nie zmienią, bo nic na ten temat jeszcze nie słyszałem, ale teoretycznie no, jest... Mówił, że być może pójdą w dół. Tak, już mówił, no nie słyszałem. No, to jest pewnie bardziej pytanie do DAZN, telewizji. Słyszę plotki z rynku, że DAZN, która miała bardzo się fajnie rozwijało, ale ta przerwa też mocno, że tak powiem, zrujnowała finansowanie DAZN. No, zobaczymy. Natomiast tak czy inaczej jestem przekonany, że to będzie absolutnie rekordowa garza dla Kamila Szeremety. Jeszcze jak dobrze się pokaże, nawet nie wygra walki, ale się dobrze pokaże, no to z mało znanego pięściarza otworzą się przed nim, że tak powiem, na większe wody. A główkę z Okolim, jak widzisz, bo to doświadczenie w Rydze było jednak ciężkie dla Krzyszka. No tu może się okazać, że akurat im dłuższa przerwa od tej walki, tym lepiej, tak? Natomiast z drugiej strony też ile czasu można czekać? Ile czasu można trenować, nie mając daty? Ile czasu można żyć każdego dnia z bólami, kontuzji i tak dalej? Mobilizować się, kiedy kompletnie się nie wie, kiedy będzie walka? Ciężko mi powiedzieć. No, Krzysiek Głowacki formy z hukiem, myślę, że był w swoim dosyć prostym stylu, ale bardzo konsekwentnym, z wielkim sercem, z twardą głową, z twardymi pięściami, mógł być zagrożeniem dla każdego. Przypomnę, że walkę na przykład z Usykiem, najlepszym pięściarzem wagi cruiser w tym mieście, który miałem zaszczyt i przyjemność organizować, Krzysiek przegrał, moim zdaniem przegrał, ale nieznacznie, postawił wysokie warunki Usykowi, był naprawdę w topowej formie. Pytanie, gdzie jest dzisiaj, po długiej przerwie, po jednak ciężkiej, bardzo trudnej, nawet nie walce, ale bójce w ringu, gdzie niestety Krzysiek był ofiarą z Bradysem na Łotwie, gdzie jesteśmy, tak? Ciężko powiedzieć.